Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony ponownie Transdimension One, prowadzony do Eurosyszajpowej naszej kampanii Spirala Zagłady. W poprzednim odcinku kontynuowaliśmy ewakuację Ziemi. Jak widzicie, obecnie na Marsie znajduje się więcej populacji niż na Ziemi, więc jesteśmy na dobrej ścieżce ku zachowaniu gatunku ludzkiego w tym naszym świecie przedstawionym. Widzimy również, że na Ziemi temperaturę póki co trzymamy pod kontrolą dzięki ciągłemu dodawaniu frigusium. Okej, fantastycznie. Pozwólmy sobie kontynuować tą naszą próbę uratowania ludzkości. I jak pamiętacie, z Marsa na Merkury przewozimy infrastrukturę, to oznacza, że nasze cywilne kolonizatory, nasze cywilne kolonizatory mogą zarówno udawać się z Ziemi na Merkurego, jak i z Ziemi na Marsa. Ziemia jest bliżej Merkurego, więc ze względu na to, że na Merkurym, prawda, mamy teraz infrastrukturę, mamy możliwość utrzymania tej populacji. Dzięki temu, moi drodzy, dzięki temu odrobinkę szybciej udaje nam się z Ziemi ludzi ewakuować. Ale główny zamysł był taki, iż potrzebne są inne kolonie, prawda? Tak jak będziemy mieli serię kolonii na światach niskograwitacyjnych, tak będziemy też chcieli mieć serię kolonii zwykłych. Oczywiście następnym krokiem dla tych kolonii zwykłych będą księżyce Jowisza, ale o tym dość znacząco później. Widzimy, że obecnie Mars jest w stanie utrzymać więcej populacji przy użyciu tej infrastruktury, którą posiada, niż maksymalnie będzie w stanie kiedykolwiek utrzymać ze względu na swoją wielkość. A tym samym na spokojnie właśnie możemy tą infrastrukturę już masowo z Marsa usuwać. Ta infrastruktura była niezbędna, prawda, aby zacząć proces, zainicjować proces ewakuacji z Ziemi na Marsa, ale teraz jest coraz już mniej istotna. I niedługo w ogóle nie będzie nam potrzebna, ponieważ niedługo dodamy wystarczająco dużo hydrosfery, prawda? Wystarczająco dużo wody dodamy na powierzchni Marsa, aby wszystkie ostatnie parametry, które sprawiają, że ta kolonia nie nadaje się w pełni do naturalnego zamieszkania przez ludzi, zostały usunięte i wyeliminowane. Dobry. Powinniśmy teraz tak, jedna rzecz. To znów pomiędzy odcinkami przygotowałem rozkazy, prawda? Jak widzicie, tutaj właśnie kończę, po tylu dniach kończę wykonywać te rozkazy, które wydałem. Nasza pierwsza grupa transportu wojsk naziemnych. I możemy zobaczyć, że jeszcze troszeczkę tych samodzielnych batalionów zostało. Z końcem tego odcinka znów offline, prawda, poza nagraniem to zrealizuje. I część tych wojsk naziemnych została przewieziona nie na Marsa, to jest różnica, o której chciałem porozmawiać, dlatego do tego przyszedłem, a na Merkurego. Czyli Merkury obecnie również posiada odrobinkę wojsk naziemnych. A oczywiście nie będzie z nich na ten moment korzystał, one się marnują, jeżeli chodzi o ich zdolności budowlane. Być może niedługo przewieziemy jakieś zasoby na Merkurego, żeby Merkury był w stanie tych zdolności budowlanych używać, żeby one się nie marnowały. A, i momencik. To, co ja chciałem zrobić tutaj, to przydzielić nasze kolonizatory. Ponieważ potrzebujemy... Okej. Dobrze. Czyli tak. Ty masz dołączyć do... Masz pokazać floty. I masz dołączyć do floty Ziemia Mars Koloniści. Dołącz.
A ty, Ziemia Mars, koloniści 2. Dołącz. I dodatkowo chcielibyśmy te frachtowce również dorzucić do Mars Merkury Infrastruktura. Przydałoby się przyspieszyć przewóz tej infrastruktury. Ok. Czyli tak. Pyk. Join. Ok. I teraz tak. Druga niezależna grupa logistyczna przewozi obecnie zasoby. I przewozi tych zasobów tyle co nic, ponieważ pojawia się na Ziemi co chwileczkę. Jak widzicie, nie używamy jej w pełni. Więc usuniemy wszystkie rozkazy, usuniemy cykliczność, każemy udać się na Marsa i wyładować wszystkie zasoby. I następnie, jak oni zakończą, to będziemy się zastanawiali, co z nimi dalej. Niezależna grupa logistyczna przewozi fabryki. Ok. Ja oczywiście zapomniałem sprawdzić dokładnie, jak paliwo wypakowywać. Zauważyłem, że istnieje możliwość nakazania wypakowania całego paliwa na kolonii. Jeżeli na przykład zaznaczymy tutaj taką opcję, jeżeli zbiorniki pełne, przelej paliwo do kolonii. Tylko problem jest taki, że jak pamiętacie, ja chciałem przewozić z Ziemi na Marsa zasoby, prawda? Paliwo przede wszystkim. I niestety nie widzę tutaj takiej możliwości, takiego rozkazu. Być może przez to, że mam te okręty. Próbowałem stworzyć jeden okręt, który realizuje dwa zadania. Być może te zadania się kłócą. Tutaj ze sobą jest jakiś konflikt w tym, jak to jest zakodowane. I jeżeli okręt naraz przewozi zapasy, jest oznaczony jako przewoziciel zapasów, części zapasowych, prawda, i przewoziciel paliwa, to być może wówczas nie można tego paliwa wylać, być może nigdy nie można. Będę musiał to uważniej zweryfikować. Mamy do tego jeszcze niemalże 20 lat w świecie przedstawionym, więc powinno udać mi się rozgryźć ten problem. Po prostu, gdy Ziemia spali się, raczej zostanie rozerwana przez wpływ grawitacyjny Słońca, nie chcemy, żeby zmarnowało się te 25 milionów litrów paliwa. Prawda? Wolelibyśmy, żeby to paliwo zostało przewiezione na przykład na Marsa czy na inny świat, który będzie z tych zasobów wówczas korzystał. I teraz tak, jak my stoimy tutaj, będziemy chcieli założyć kolonię na Pallas i na Vesta. Mars obecnie wyprodukował przeszło 1000 jednostek infrastruktury dla niskograwitacyjnych światów. I myślę, że ja to zrobię w ten sposób. Pyk. Żądaj tego. Dodaj żądanie, powiedzmy, z 1000 jednostek. Z 1000 jednostek i chwilowo na CS moglibyśmy to też do powiedzmy 1000 jednostek ograniczyć. I teraz Mars, dodaj zapas, powiedzmy te 1100 jednostek, które chwilowo w zapasie masz. I oczywiście to zmusi nasz przemysł. O, patrzcie, mamy nową cywilną. Mamy nową cywilną korporację do przewozu towarów. Musiała się pojawić niedawno, kiedy przesuwaliśmy się po jeden dzień, bo jeszcze nawet nie wystrzelili ani jednego pojazdu, moi drodzy. Ok, teraz będziemy mogli zobaczyć tutaj, jak będą przewozili. Moi drodzy, jak oni będą przewozili tą infrastrukturę dla warunków niskograwitacyjnych. Jak widzicie, troszeczkę rozkazów zostało zrealizowanych przed chwilką, dlatego musieliśmy przeklikać,
ponieważ wiele, wiele flot po prostu zakończyło swoje zadanie. Przede wszystkim to były te floty, które miały po prostu przyłączyć się do flot nadrzędnych, czyli nasze kolonizatory i nasze frachtowce. Okej, okay. I możemy zobaczyć, powinniśmy być w stanie zobaczyć, dlaczego nie ma tego? Koloniści. Czy w logu nie ma tego? Bo oni powinni byli to robić, prawda? Jeżeli zajrzymy tutaj, zajrzymy na Marsa, zajrzymy tutaj, to widzimy, że niskograwitacyjnie infrastruktura została z Marsa przewieziona. I widzimy również, że zarówno na Ceres, jak i na Pallas zaczynamy mieć, moi drodzy, zaczynamy mieć tutaj zwyczajnie malutkie kolonie. Na Weście jeszcze nie mamy niczego. Okej. Powolutku tutaj będą się rzeczy działy. To nie jest dla nas aż tak istotne. Czyli tak, Merkury obecnie zaczyna mieć infrastrukturę. Mars obecnie tą infrastrukturę zaczyna tracić, ale widzimy, że dzięki temu, iż warunki są coraz bardziej przystające do tych wymaganych przez ludzi, tej infrastruktury coraz mniej potrzebujemy. Czyli cała ta infrastruktura, którą wyprodukowaliśmy na potrzeby Mars, zostanie użyta do zagospodarowania innych światów. Okej. Kolejne technologie opracowane. Fantastycznie. I oczywiście będziemy chcieli zaplanować niedługo stworzyć nasze pierwsze prawdziwe jednostki militarne, prawda? Naszą prawdziwą flotę. Ale o tym jeszcze na spokojnie w późniejszym terminie. Okej. Widzimy piękny taniec ciał niebieskich. I gdybyśmy chcieli, moglibyśmy chwileczkę rzucić okiem na to, jak wyglądają nasze okręty cywilne. Jak widzicie, jest ich tutaj naprawdę olbrzymia ilość i dość trudno je na ekranie odpowiednio reprezentować. Tym samym nominalnie mamy je, prawda, dezaktywowane. Ale możemy podejrzeć, właśnie widzimy, że na Merkurym wyładowujemy załogę w głównej mierze. Okej. Okay. Dezaktywacja ciebie, podgląd tutaj, dobrze. Możemy również zobaczyć, jak Merkury wygląda pod względem produkowanych towarów. Widzimy, że Merkury produkuje chemikalia, produkuje cywilny transport, produkuje maszynerię, produkuje plastik i drogocenne metale, podczas gdy Mars produkuje również chemikalia, produkuje elektronikę konsumencką i również metale. Czyli będziemy mieli pewien drobny, relatywnie problem dość małej ilości rzeczy do transportu między tymi światami. Ale to będziemy adresowali po prostu dodając jeszcze więcej kolonii. Oczywiście nasze kolonie na światach niskograwitacyjnych mają za małą populację, żeby generować towary konsumenckie. Czy raczej, żeby przemysł cywilny, prawda, produkował jakieś towary na eksport. Okej, kontynuujmy. Czyli obecnie całe skupienie całego gatunku ludzkiego, a w każdym razie naszej rady planetarnej, jest na tym, żeby na jak największej ilości światów jak najlepiej ludzkość rozdysponować. Okej. Czyli teraz tak. Ostatnia. Wiecie co? Anulujmy to, po prostu anulujmy. Troszeczkę zasobów zmarnujemy, przez to jakoś to przeżyjemy. Czyli na Ziemi już nie ma sensu właściwie niczego produkować. To co moglibyśmy zrobić, to nie wiem. Jakie mamy zapasy tutaj na Ziemi jeszcze?
Troszeczkę tych zapasów mamy. I obecnie cała nasza zdolność konstrukcyjna to jest zdolność konstrukcyjna ze strony naszych armii lądowych. Czyli mógłbym na przykład powiedzieć, przygotowujcie, nie wiem, 10 kopalni. Jak widzicie, te 10 kopalni troszeczkę czasu im zajmie, jeżeli powiedzmy powiemy przygotuj 30 kopalni, no to jest to prawie 10 lat, to jest około 8 lat, żeby 30 kopalni wyprodukować. Merkury, na ten moment nic tutaj nie zlecamy tobie. Mars, na ten moment produkujesz. A na ten moment produkujesz infrastrukturę dla światów o niskiej grawitacji. Ok. I możemy przyjrzeć się naszym, moi drodzy, kopalniom cywilnym. Ponieważ mamy odrobinkę więcej pieniążków, możemy zacząć myśleć o tym, aby skupować te towary, które oni wydobywają. Szczególnie, że jest to duranium i szczególnie, jeżeli więcej niż, powiedzmy, dwa towary są wydobywane, trzy typy surowców. A wiecie co? Myślę, że będę kupował wszystkie te zasoby i poproszę o przekazywanie je na Marsa. Wiem, że nie jesteśmy w tak dobrej sytuacji na ten moment ekonomicznej, żeby to było perfekcyjne rozwiązanie, ale moi drodzy, jeżeli tych surowców nie będziemy kupowali od sektora cywilnego, to te surowce na zawsze znikają z naszego świata przedstawionego i w zamian dają pieniążki. A my mimo wszystko na dłuższą metę, na przestrzeni najbliższych dekad, szczególnie ze względu na to, że Ziemia zostanie rozrywana na strzępy, prawda? Będziemy potrzebowali olbrzymich ilości tych zasobów. Będziemy potrzebowali naprawdę olbrzymich ilości zasobów, więc na tym powinniśmy się skupić, żeby takie rezerwy tych zasobów posiadać. I momencik, ty nie masz co robić. To była niezależna grupa logistyczna. Wy nie możecie już zrealizować tego zadania. To oznacza, że powinniście udać się na Ziemię, załadować instalacje, powiedzmy, do wytwarzania. Wiecie co? Załadujcie sobie to. Na momencik. Usuń wszystkie rozkazy. I teraz tak. Ziemia. Uzupełnij zapasy. Załaduj instalację pod tytułem produkcji amunicji i dobra. I udaj się wtedy na Marsa. I wyładuj wszystko i masz zapętlić ten rozkaz. Ok. Po prostu powolutku wywozimy z Ziemi wszystko, co nie jest przemysłem wydobywczym. Ponieważ na Ziemi, prawda, kopalnie mają działać praktycznie do ostatniej minuty, aby jak najwięcej tych zasobów uratować, prawda, wydobyć i móc przewieźć dalej. Dobrze. Powolutku eksperymentujemy dalej. Więc kolejne technologie opracowane. Możemy zobaczyć, że na Ziemi zostało ćwierć miliarda populacji. Na Marsie mamy już za to prawie pół miliarda. Merkury również się rozwija. Mamy 8000 jednostek infrastruktury na Merkury. Zostało nam 30 tysięcy niecałe na Marsie. Okej, okay. Czyli Merkury może maksymalnie 27,2 miliona utrzymać, a ogółem będzie w stanie utrzymać tylko 351 milionów ze względu na to, jak duży jest. To jest jedno z dziwnych ograniczeń, dość sztucznych, dość mechanicznych,
Ja zastanawiam się, dlaczego autor Steve Walmsley w takiej formie wprowadził, bo w Aurorze, prawda, na Visual Basic 6 nie było ograniczenia. Każdy świat był w stanie utrzymywać tak dużo populacji, albo po prostu nieskończenie dużo, prawda, jeżeli mieliśmy odpowiednie warunki na tym świecie, albo skończenie dużo, tylko że zależnie, prawda, od infrastruktury, którą mieliśmy. I założenie jest takie, że istnieje skończona ilość zasobów, prawda, więc skończoną ilość infrastruktury również można wyprodukować. Teraz mamy dodatkowe ograniczenia. Jestem ciekaw, co o tym sądzicie. Moim zdaniem jest to, zmusza nas to do ekspansji. A na ile realistyczne to jest? Jest to częściowo realistyczne, ale w praktyce wiele technologii umożliwiałoby obejście tego problemu. Okej. No, dalej. Dzień za dniem upływający. Okej, skończyliście kolejny rozkaz. To byliście wy, prawda? Tak. Usuń wszystkie rozkazy. Udaj się na ziemi, załaduj. Obiecaliśmy ewakuację wszystkich obozów pracy przymusowej, więc zrealizujmy tą obietnicę, pomimo tego, że wolelibyśmy, żeby oni nadal na ziemi wydobywali te zasoby. Ale obietnica to obietnica, więc ją zrealizujmy. Wyładuj wszystko. OK, jesteś zapętlony. Kontynuuj. I dzień za dniem. Całkiem ciekawie, fajnie to wygląda. Nie ma, prawda, w tej grze zbyt wielu efektów wizualnych, nadzwyczaj intrygujących, więc chociaż fajnie zobaczyć ten taniec ciał niebieskich tutaj. Zastanawiam się, jakie przybliżenie. Chyba to przybliżenie na światy, prawda, wewnętrznego układu naszego planetarnego chyba jest najbardziej adekwatne. Okej. Okay. To, co chcemy teraz zrobić, to dać kolejny rozkaz wam. Usuń wszystko. Ziemia. Załaduj infrastrukturę. Załaduj fabryki myśliwców, udaj się na Marsa, wyładuj, udaj się na Ziemię, uzupełnij zapasy. Oczywiście na Marsie też możemy te zapasy uzupełniać, ale pamiętamy, że z Ziemi chcemy te zapasy koniec końców ewakuować, więc lepiej zużywać w pierwszej kolejności te zapasy na Ziemi, żeby później musieć mniej przewozić. Ok, kolejne dni, dzień za dniem. Dość blisko siebie. Planety były przez chwileczkę w ładnej konfiguracji. Szybciej można było przewozić zapasy dzięki temu. Ok. Kolejna rzecz z Ziemi wywieziona. Znów usuń wszystko. Ziemia. Załaduj instalację. Będziemy musieli zrobić tutaj najpierw rzecz następującą. Mianowicie, nasza grupa holownicza dostanie następujący rozkaz. Floty. Flota. Bitewna. Masz. Masz przewieźć dowolny okręt z tej floty, udać się na Marsa i uwolnić ten okręt. I zrealizuj ten rozkaz, to nie powinno ci za długo zająć. Ok. I teraz tak, następnym rozkazem dla ciebie będzie udanie się tutaj. Mhm.
Udanie się tutaj. Dowolny okręt z tej grupy naszych rzeźb. Pamiętacie rzeźby z uzbrojenia? To jest właśnie ta grupa, w której się one znajdują. OK. I na ziemi również uzupełnij zapasy. Zapętli ruch. No to bardzo szybko zejdzie. A następna rzecz, którą chcemy zrobić teraz, nasza niezależna grupa logistyczna będzie mogła dzięki temu przewieźć z ziemi instalacje, załaduj instalacje. To są ta instalacja, którą obecnie będziemy przewozili, ta infrastruktura służy do zadbania o okręty militarne na orbicie danego ciała niebieskiego. I dlatego najpierw zaczynam przewozić te okręty militarne, dopiero później zacznę, prawda, przewozić tą infrastrukturę, która służy do ich utrzymania w najlepszej kondycji. OK. Załaduj, uzupełnij, przewieź. Tak, i masz to zapętlone. Zaraz nam przerwie, powie, że skończyło przewozić. Grupa holownicza skończyła przewozić. Dobrze, grupa holownicza skończyła przewozić. W takim razie grupa holownicza nie ma żadnych rozkazów, nie musi ich zapętlać. OK. Kolejna rzecz zrealizowana. I teraz to nad Marsem. Przepraszam. I teraz to nad Marsem. I na Marsie znajdują się te rzeźby, prawda? Oraz ten nasz patrolowiec, który tak naprawdę nigdy niczego nie patrolował i był tylko dość kiepskim eksperymentem ze strony Rayo Industries. Zresztą używający tych samych silników, które zostały wyprodukowane przez konglomerat Orzeł, prawda? I których używają wszystkie inne nasze okręty i statki. OK. Rozpoczyna się pewien nowy etap w funkcjonowaniu naszego przemysłu cywilnego. Otóż niektóre okręty, tak jak my mamy na przykład okręty od początku gry i pewnie będziemy ich używali jeszcze długo, 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 tak z jakiegoś powodu przemysł cywilny został zaprogramowany, aby po jakimś czasie wymieniać starsze frachtowce czy okręty kolonizacyjne na nowsze warianty, czyli złomują stary i produkują nowy na jego miejsce, zamiast po prostu produkować nowy. To nie jest taki głupi pomysł z punktu widzenia tego, jak gra funkcjonuje, ponieważ problemem funkcjonowania gier, szczególnie w wersji Visual Basic, były ograniczenia dostępu, szczytywania, prawda, nadpisywania naszej bazy danych, co mi przypomina o tym, że powinienem zapisać. Tym samym mniej okrętów o większej jednostkowej skuteczności, wydajności, lepiej wpływało na szybkość progresji rozgrywki. Teraz nie wiem, czy w tej C-sharpowej wersji nadal jest to aż tak istotne, ale pewne przeżytki zawsze, prawda, pewne artefakty zawsze pozostaną, bo nawet jeżeli nie ma dla nich już tutaj bezpośredniego zapotrzebowania. OK, więc kolejny rozkaz zrealizowany. Usuń wszystkie rozkazy, pyk, 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 ziemia, załaduj instalację, załaduj, co my teraz chcemy załadować. Myślę, że możemy próbować załadować, nie wiem, naszą bazę armii, bazę raczej marynarki kosmicznej. Zobaczmy, czy zmieszczą naraz ją w ładowni, jestem ciekaw. OK, zobaczmy. A, patrzcie, nie zmieszczą jej całej. OK, czyli lecicie teraz na Marsa. Wyładowujecie wszystko, wracacie na Ziemię. Ładujecie resztę i ładujecie, no nie wiem, na przykład centra finansowe. Uzupełniacie zapasy i lecicie z tym na Marsa. I zobaczymy,
ile tego będą w stanie zrealizować. Teraz już tak mało tej infrastruktury tutaj zostało, iż moi drodzy, będę te rozkazy wydawał na krótszą metę, prawda? To nie jest tak, że musimy przewieźć setki jednostek danej infrastruktury. To jest tak, że przewozimy drobne ilości rzeczony. Ok. Przewieziemy również naszą akademię militarną z Ziemi na Marsa. To zapętla, bo ta akademia chyba też troszeczkę, co najmniej dwa razy będziemy musieli po to lecieć. Pyk, pyk, pyk. Więc tak nie wiem, pewnie z 10 dni upłynie 12 dni i będziemy musieli wydać kolejny rozkaz, przewiezienie kolejnego jakiegoś aspektu naszej infrastruktury. Ok, kolejny rozkaz zrealizowany. Ziemia, usuń wszystkie rozkazy. Ziemia, załaduj infrastrukturę. Masz załadować centra śledzenia. I masz załadować przekaźnik masy. I teraz tak, te centra śledzenia my będziemy chcieli wyładować na Palmas. Nie, na Ceres będziemy chcieli wyładować. Chociaż nie, dobra, na Marsie wyładujemy wszystko. Na ten moment, później będziemy mogli kombinować więcej. Ok, wydaje mi się, że powinno wystarczyć nam ładunku. A dlaczego ty nie zrealizowałeś właściwego rozkazu? Nie zrealizowałeś, ponieważ w złej kolejności pewnie go wydałem. Ale to i tak powinno zadziałać, prawda? Mam ciebie zapętlonego. Będziesz krzyczał, że cię biją, że złe rozkazy ci wydałem. Ale to i tak powinno zadziałać mniej lub bardziej. Okej, nie możecie załadować już więcej, ale macie na pokładzie. Tak, macie na pokładzie rzeczy. Coś musiałem tutaj złe rozkazy jakieś wydać. Na Marsa wyładujcie wszystko. Okej. Okej, wyładujcie cało, wszystko co macie w ładowni wyładujcie. A dalej, Ziemia. Jak widzimy, na Ziemi mamy już bardzo mało pracowników. O, właściwie to większość pracowników, która obecnie jest na Ziemi zajęta czymś, to pracownicy pracujący w stoczniach orbitalnych. A tych stoczni orbitalnych nie musimy mieć już na Ziemi. Te stocznie orbitalne możemy przewieźć przy użyciu naszej grupy holowniczej na Mars, ponieważ już nic w nich nie produkujemy, prawda? Skończyliśmy nasze rozkazy produkcji wszystkich rzeczy, które tutaj zlecaliśmy. Więc tak, udaj się na Ziemię, uzupełnij zapasy i przewieź to na Marsa. Ok, następnie udaj się na Ziemię. Pyk. Uzupełnij zapasy i udaj się na Mars. Udaj się na Ziemię. Uzupełnij zapasy. Pyk. Pyk. Udaj się na Mars. Udaj się na Ziemię. Uzupełnij zapasy. Pyk. Pyk. I pyk. Czyli wydaliśmy rozkazy przewiezienia teraz już wszystkich stoczni orbitalnych z Ziemi, z orbity Ziemi, prawda, na orbitę Marsa. A, i grupa nasza niezależna grupa logistyczna, ta grupa. Druga grupa, niezależna grupa logistyczna nie miała co robić przez chwilę. Nasza niezależna grupa logistyczna miała co robić. Ok, usuń wszystkie. I to, co chcesz zrobić, to udaj się na Marsa i raz jeszcze wyładuj całą tą infrastrukturę i dopiero wtedy przyleć na Ziemię i uzupełnij paliwo. I czy my mamy jeszcze co ładować? Moglibyśmy załadować... Dobra, zrealizuj najpierw te zadania. Teraz to, co zostało na Ziemi, to jest infrastruktura logistyczna w głównej mierze. I oczywiście infrastrukturę logistyczną będziemy chcieli zachować na Marsie, aby
móc przewieźć później, inaczej, żeby cały czas móc przewozić prawda, kolonistów z Ziemi na Marsa i później za te, no nie wiem, za te 10 lat, około 10 lat, przewieźć całą resztę kopalni i zasobów, które wyprodukujemy z Ziemi na Marsa. A Merkury prawie pół, z prawie 50 milionów populacji, ładnie, ładnie. A jeżeli się nie mylę, to, tak, na Marsie mamy 6,5 tysiąca infrastruktury dla światów o niskiej grawitacji. Zapomniałem to na bieżąco przewozić. A 6,5 tysiąca. I dzięki temu możemy wydać tutaj, rozdysponować to odpowiednio. Zlećmy zapotrzebowanie po 2,5 tysiąca. A oczywiście mamy mniej, ale to po prostu jedna nieszczęśliwa kolonia otrzyma odrobinkę mniej. Tak. 2500. Ty już masz zapotrzebowanie i ty już też masz. Pyk. Okej. Więc cała ta infrastruktura zostanie przewieziona. Będziemy mieli, jak wyglądają te kolonie. O, tutaj jest odrobinkę za dużo nawet ludzi, tutaj też i tutaj dużo za dużo ludzi. Okej. Mam nadzieję, że szybko dostarczycie te zasoby. A fajnie by było również mieć zarządców tutaj. I tak naprawdę to, co nas interesuje tutaj, to wzrost populacji i wzrost gotówki. To nas interesuje. Wzrost populacji i wzrost gotówki na tych światach, ponieważ one nic nie będą produkowały. Przyjdzie. Ok, wzrost populacji i wzrost gotówki. O, logistyka, nie tak źle. I wzrost populacji, pyk. O, nie mamy już nikogo takiego. Nie mamy nikogo, kto naraz miałby dwa parametry: wzrostu populacji i wzrostu gotówki. To w takim razie wzrost gotówki i logistyka, wzrost populacji i logistyka. Nie, nie mamy? Czy. Okej. To znów ten problem, że nie rejestruje kliknięcia z jakiegoś powodu tutaj. Tutaj. Nie. To nie jest tak, że to są. To jest to, co jest potrzebne, to wzrost populacji, a to, co jest drugorzędne, to wzrost gotówki w ten sposób. Okej, populacja, gotówka by się zgadzało mniej więcej. Nie chcę w to aż tak bardzo wnikać. Pozwólmy, żeby czas płynął. I zastanówmy się, co jest dla nas obecnie najistotniejsze. Widzimy grupę holowniczą, która powolutku przewoziła, znaczy widzieliśmy, prawda? Przewoziła nasze stocznie i obecnie możemy zobaczyć, że na Ziemi jedyny przemysł, który mamy, to robotnicy, którzy pracują w porcie kosmicznym i górnicy. Za to Mars ma całą resztę całego naszego przemysłu, który wcześniej znajdował się na Ziemi i nadal ma zdolności, prawda? Mamy troszeczkę, nawet dość dużo bezrobotnych. Ponieważ cały nasz sektor, że tak to ujmę, przemysłowy, który, no, populacja, która służy, prawda, w tej infrastrukturze, którą my budujemy, to 157 milionów na Marsie, a 40 milionów z tych 157 milionów nie ma pracy. To może być odrobinkę problematyczne. To mogło być odrobinkę problematyczne w rzeczywistości. Tutaj na szczęście w świecie przedstawionym problematyczne nie jest. O! I moi drodzy, bardzo, bardzo, bardzo istotna rzecz, którą przegapiłem wcześniej. Mars oficjalnie
posiada wystarczającą, i to od dłuższego czasu jak widzę, wystarczającą ilość wody w stanie wolnym, prawda, i ciekłym na swojej powierzchni, iż my możemy zaprzestać dalszej terraformacji. To, co możemy zrobić, to przewieźć tą infrastrukturę z Marsa chociażby na Merkurego i próbować odrobinkę Merkurego oziębić. To jest myśl, więc ją zrealizujmy. To będzie jedna z ostatnich rzeczy, którą w tym odcinku zrobimy. Mianowicie, grupa holownicza uda się do floty nazywającej się Grupa Terraformująca Marsa. Jedyny okręt, który w tej grupie się znajduje, zostanie wzięty na hol. Następnie ta grupa uda się na Merkurego. A momencik, nie zrealizowałem, nie wydałem rozkazu, prawda? Pyk. Teraz jest to rozkaz. Merkury uwolni i udaj się na Ziemi, uzupełnij zapasy. I nie zapętlaj, dobrze. I Merkury, środowisko i znów to, co z Eteru chcemy pozyskiwać, to Frigusium. I będziemy potrzebowali tak pewnie z jednej atmosfery co najmniej tego Frigusium. Oczywiście dość długo to zajmie. Nawet pomimo tego, że terraformowanie Merkurego jest siedmiokrotnie szybsze od terraformowania Ziemi, a około przeszło dwukrotnie szybsze od terraformowania Marsa. Nie przeszło około. Niecałe dwa razy szybsze, prawda? Bo to jest 7,04. To by była wartość dwa razy wyższa od. Ale tym nie musimy się aż tak bardzo przejmować. Ok, czyli na Merkurium teraz zacznie spadać koszt terraformacji. Na Marsie nadal będę dodawał wodę. Ta woda będzie dodawana obecnie przez jedną malutką instalację terraformującą. Będziemy to odgrywali odrobinkę fabularnie, prawda? Jakoby po prostu społeczeństwo marsjańskie zrzuciło się na utrzymywanie tego pojedynczego terraformera, który zapewnia cały czas przepływ wody z Eteru. Ok, grupa holownicza skończyła rozkaz. To oznacza, że jak zajrzymy tutaj, zobaczymy na Marsie, tempo terraformacji spadło 20-krotnie, a na Merkurym zaczynamy Frigusium produkować. I za około 20, mniej, za około 13-14 lat będziemy mieli jedną atmosferę, prawda? To jest 10. Tak, za około 14-13 lat będziemy mieli tą jedną atmosferę ziemską, Frigusją dookoła Merkurego i zobaczymy, jak bardzo zredukuje to temperaturę. Jeżeli ta temperatura zbytnio zredukowana nie zostanie, no to a najprawdopodobniej zrezygnujemy z dalszego terraformowania. I w następnym odcinku, moi drodzy, mam nadzieję, że Ziemia zostanie w pełni ewakuowana i w następnym odcinku zaczniemy pracować nad kolonizacją Io, Europy, Ganymede i Kalisto. Tych księżyce Jowisza. I założenie jest takie, że będziemy również chcieli je terraformować. Najprawdopodobniej zaczniemy od Ganymede, ponieważ ma zasoby, które przydadzą się do produkcji paliwa. Tym samym skolonizujemy najpierw tą kolonię, tutaj przewieziemy całą infrastrukturę z Marsa, a następnie z Ganymede, gdy ta populacja zacznie osiągać maksimum, albo nawet wcześniej, zaczniemy kolonizować resztę księżyca. Aby ułatwić to sobie logistycznie, resztę księżyców Jowisza. A później jeszcze będziemy chcieli Tytana dookoła Saturna również skolonizować, ale to ma niższy priorytet. Ponieważ wydaje mi się, że Merkury, Mars, Io, Europa, Ganymede i Kalisto
powinny być wystarczającą pulą populacji rozsianych, prawda? Początkowo. Ok. Już ten odcinek za bardzo się, moi drodzy, przeciągnął. Pozwolę sobie odrobinkę tutaj się w czasie w przód przesunąć, wyrażając, prawda, kończąc ten odcinek. Chciałem Wam podziękować serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. W następnym odcinku pojawi się ankieta dotycząca tego, jak uważacie, że konglomerat Orzeł zachowywał się na przestrzeni tej kampanii. Ponieważ to oni byli w głównej mierze odpowiedzialni, prawda, to oni byli tą główną siłą decyzyjną. Więc zastanówcie się, co sądzicie o ich decyzjach, co sądzicie o ich skuteczności. I w następnym odcinku właśnie, w momencie, w którym Ziemia zostanie w pełni pozbawiona reszty ludzkiej populacji, ta ludzka populacja zostanie w pełni ewakuowana, będziemy rozmawiali o tym, co sądzicie na temat ich postępowania. Dziękuję Wam za uwagę, życzę miłego dnia i po komisyjnym zapisie do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej!